Protokoła GROW przed Państwem to samoloty podstawowego szkolenia lotniczego PZL 130 Orlik zespołu operacyjnego Orlik z czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego. Założeniem na etapie projektowania samolotu było zachowanie właściwości lotów pilotażowych zbliżonych do samolotów odrzutowych. Samolot zaprojektowany został do szkolenia pilotów wojskowych. Su-22 z pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego. Su-22 M4 jest wszystkobombowym samolotem lotnictwa frontowego, przeznaczonym do zwalczania celów naziemnych i na morzu, ruchomych i nieruchomych oraz w ograniczonym zakresie do zwalczania manewrujących celów powietrznych. Su-22. Zamykają myśliwcy. Jako pierwsze 6 myśliwców z pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego są to MiG-29. To lekki myśliwiec frontowy przeznaczony do zwalczania celów powietrznych na średnich i małych odległościach. Może również atakować cele naziemne przy pomocy bomb lotniczych lub pocisków niekierowanych.